Cześć, moi drodzy, witam was. W moim beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. W Falloutie 4. Słuchajcie, tutaj mamy Volta 88. Całkiem duża, bardzo duża lokacja w ogóle. Duży teren do rozbudowy. No i pójdziemy pogadać sobie tylko w rozmowie. Tutaj ja wcześniej zauważyłem, że przydaje się charyzma, więc zrobimy sobie Agatha Clyde. Agatha's Clyde. I do tego jeszcze, żebyśmy mieli wysokie statystyki do charyzmy, poszukam czegoś, co nam tą charyzmę podniesie. I zauważyłem, że generalnie alkohol wpływa na charyzmę. I co ciekawe, słuchajcie, niesamowity jest Fallout 4. Nasza bohaterka zmienia dialog. Zmienia dialog, kiedy napije się alkoholu. Nie miałem pojęcia, że to tak działa, ale autentycznie trochę się to różni. Niektóre jej odzywki są wyraźnie nacechowalne spożyciem alkoholu. Zresztą zaraz zobaczycie. Nie wiem, czy tą kwestię pamiętacie w oryginale. Znaczy bez alkoholu, jak wygląda. No i zobaczcie. Ich weiß nicht so recht. Jak ona zagada do niej. Hey, warte. Słyszeliście to? Augenblick, dann können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? No dobra, zobaczymy, czy nam odpowie. Ist okay. Wir gehören zu den Guten. Beantworte einfach die Fragen. Hm. Du scheinst in Ordnung zu sein. Okay. Wie ich gehört habe, ist die Regierung schuld daran, dass alles radioaktiv ist. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? No jasne, dlaczego nie? Robimy dalej. Machen wir weiter. Okay. Hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen, ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir... Der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern. Aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Naja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Ta historia tej radzieckiej łodzi podwodnej. Dobra, zapytajmy się. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. No dobra. Możemy go wyrzucić, słuchajcie. Skończyła się... Muszę coś... Wieso bist du hier? Bin nur hier unten, um etwas zu helfen, ja? Ich will... tun, was nötig ist, um zu helfen. Dobra, zostawmy go tutaj. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Wort gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben. Aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet.
Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Ja, możemy się zapytać. Nur Interesse halber. Wieso kommt er nicht in Frage? Ein Lügner würde keine verwertbaren Antworten geben, aber die brauchen wir von einem Testsubjekt. Nein, er wäre völlig ungeeignet. Dobra, zróbmy sobie Pause. Ich möchte eine Pause machen. Ich würde zwar gerne weitermachen, aber wie du willst. Dobra, i dopijemy sobie znowu Gwineta. Dobra, i Hi. Er kommt ganz klar nicht in Frage. Aller guten Dinge sind drei. Hoffentlich. Na dobra. Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Oh, ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Clem. Ah, Clem. Ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Zapytajmy się, tak? Okay. Würdest du der Frau helfen oder nicht? Ja, tut mir leid. Naja, wenn du sagst, ich soll Wache halten, dann halte ich Wache. Und ich verlasse meinen Posten nicht, solange du mir das nicht sagst. Ist das okay? Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark, wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Es gab doch sicher noch andere Eigenschaften, die du an ihr mochtest. Naja, ganz egal, wie schlimm es wurde. Sie hat immer zuerst für uns Kinder gesorgt. Sie hat auch bis zum Ende gekämpft. Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja, ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. O, ciekawe, w ogóle fabuła się troszkę zmieniła. Całkiem nowe rzeczy tutaj się pojawiły, widzę. Kto by się spodziewał, że nasz Fallout jest tak zmienny. Czyli podejdziemy teraz, bo Clem się co nadaje. Jednym słowem, wygląda trochę na takiego zagubionego, żebym nie powiedział, że ma jakieś problemy tutaj z intelektem. No dobra, gdzie my w ogóle idziemy? Do Empfangsraum, czyli takiej z pokoju gościnnego, tylko gdzie to? Czekajcie, bo tu trochę jestem... Im Empfangsbereich sollte alles sein, das du brauchst, um Clem im guten alten Vault Blau auszustatten. Właśnie. Kurczę, czy muszę tutaj do ten pokój przyjęć, prawda? Gdzie jest ten pokój przyjęć? Chyba nie tutaj, to musi być gdzieś na początku. Zaraz.
Czekajcie, zobaczymy. Czyli to tutaj będzie 39. Dobra, czyli muszę iść tutaj właśnie. Dobra, oni zostają. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Ich habe immer so einen Hunger. Ach, tutaj jest ten Anzug. Pip-Boy. Pip-Boy 10? Kann ich dir was abnehmen? Kurczę, 10 Pip-Boyów? Po co mi aż tyle? Hey! Dziwne to jest aż. Czekajcie, bo... Hilfsmittel. Diverses. Pip-Boy. Co my możemy dać do tego Pip-Boya? Ich höre dir aufmerksam zu. Może ja Pip-Boya też powinienem mu dać. Hej! Dobra, damy Nickowi, bo nie wiem, co ja mam tutaj mu. Według mnie to tylko potrzeba. To w ogóle mu damy. Tylko, że to chyba nic nie ważyło. Szrot to oczywiście też. 213. Tego to nie. Ale z Waffen jeszcze bym mu coś tam podrzucił. Ten Jagdgewehr to waży 11. Dobra, to niech zostanie. Czy ja tego Pip-Boya to mogę sobie... Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi z tym Pip-Boyem. Diverses, Shrot to nie. Kleidung, ale w Kleidung go nie ma. Anzug oczywiście jest. No nie, 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 Agatha's Kleid z powrotem założymy. Diverses. Nie, nic nie mogę z nim zrobić. Untersuchen. No dobra. Myślę, że to jest czas, żeby mu to przekazać. No i zobaczymy, jak się ta historia dalej rozwinie. Claim. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Wortbewohner. Aha, czyli muszę mu założyć, zdaje mi się... to. Mengę 11. Kurczę, za dużo tego wziąłem chyba. Ich mach das schon. Versprochen. A, to wystarczyło mu dać ten... Unsere ersten Waldbewohner. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Voltec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Strom ist wichtig. Theoretisch richtig. Training ist egoistisch. Ciekawe, co tutaj powiem. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes. Auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Walls in Anspruch nehmen. Nein, Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. Wow, deine Begründung ist total unlogisch. Wenn du so überzeugt bist, dass Training gut ist, dann verbessere das Powerrad doch. Machen wir weiter.
Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Clem. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Kurczę. Power Rad. To będzie coś jak komik chyba wyglądało. Zaraz zobaczymy. I biedny Klein ma tutaj eksperyment, na nim trzeba przeprowadzić. Zaraz zobaczymy. To jest tu? No tak. To jest to. Szraubę. Kurczę, szraubę jest potrzebna. A skąd ja mam wziąć szraubę teraz? Plastik. Plastik, kurza twarz. Sam plastik, ale nie wiem, gdzie można znaleźć. Tutaj nie ma. Ten jest jeden nieprzydzielony. Stal. Śruba. Co może mieć śrubę z tych rzeczy tutaj zgromadzonych? To można też zniszczyć. To można. Stal, holz. Też stal. Głównie stal tutaj leży. Musiał beton, też są beton potrzebne jeszcze nawet. Niby tyle rzeczy tutaj jest. Bardzo dużo, tylko że my nie mamy. Niestety. Żeby to, ten eksperyment zrobić, jest potrzebna jeszcze. Śruba jakakolwiek. Szraubę. RB, Markierung für Suche. A no właśnie, dobra. I co to w takim razie? Się wydaje, że to zrobimy tak. Że tutaj można. No tak, bo ja tutaj nie mam meble, dekoracje. Czy w tych dekoracjach Bodenlege matę? Nuka, Zonstiges. Energia, Schutz. Meble. Zonstiges. Kurczę, gdzieś tutaj miałem. To chyba nie tu będzie. Produkcja Laufschrift. To też nie. Licht. Kurczę, gdzie to były te. Może w dekoracjach. Bodenbelege. Dywan. To jest po prostu dywan, a ja szukam. No to nie. Wandschrank to też na pewno nie. Nuka Ward. Też nie. Bo nie wiem, gdzie ja zostanę przeteleportowany, żebym potem nie szukał tutaj tego miejsca. Chciałem po prostu tutaj bezpośrednio znaleźć
tą wykładzinę taką, która jest potrzebna. Herstellung. Wagen, to też chyba nie tu było. Kurczę, gdzie ja to widziałem? Wassersonstiges. A, tutaj, to jest to. No dobra. To, dobra, to tutaj będziemy teleportowani. Ciekawe, czy ja stąd będę mógł się przenieść do... po prostu tutaj, wtedy tą szraubę. A, mogę. No to dobrze, potem z powrotem wrócę, tylko tą... te zasoby wezmę. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an. Powinna być taka lupka przy szraubę. No nie widzę nic. A jest, tutaj. Też tu się pojawia. Schreibmaschine. To można zabrać. Tu jest szraubę. No właśnie, to czasami warto wszystko brać. Bo jak widać, czasami nigdy nie wiadomo, co będzie potrzebne. No dobra, lecimy z powrotem. Okej, teraz chyba możemy już no nie wiem, czy na pewno. Czy na pewno możemy wybudować? Czy nie trzeba tego przełożyć do... A nie, nie musimy, bo szraubę już mamy. Dobra. No widzicie, to jest ten taki rowerek. Okej, on chyba sam tu pójdzie. Verbinde ein Terminal. A, Verbunde ein Terminal. Momento, muszę zobaczyć. Verbunde ein Terminal. Aufgaben. Verbinde ein Terminal mit dem Power Rand. A, Verbunde ein Terminal. Czekajcie, to może o ten terminal chodzi. Prototyp, kabel anbringen. A nie, to chyba muszę terminal wybudować, coś mi się wydaje dopiero. No nie. Dekoracja, energia, to pewnie generator. Terminal. Produkcja. Gdzie jest terminal w ogóle jakiś? Nie, to nie. Licht, Leitung. Stecker und Schalter może tutaj. No nie, tutaj też nie. To nie. Generatoren to może będą potrzebne. Voltec super reaktor. Kurczę, tutaj są jakieś... A skąd ten? Nie będzie działał przecież. Ten to możemy. Licht, neon, logikarten, produkcja, sonstiges, maszyny. Kocheinheit, Sprengstoff, Munitionsfabrik. Waffenfreak i Wissenschaft potrzebuje rangi, żeby sobie amunicję produkować. Nie, to są bramki, to są neony. Ach, tutaj jest terminal. To o ten terminal chodzi? Czekajcie, bo chyba o ten terminal chodzi. W czym to było? Energie sonstiges. Dobra, ja muszę zrobić save'a, bo
Nie chcę marnować zasobów. Energii z... generatory... Nie. Energii z Onstiges. To tutaj. Terminal. Czyli tutaj, dobra. Kabel. I... Też czuję, że to trzeba podłączyć do prądu wszystko. Bo to tak nie działa, jak myślałem. Dobra, chyba trzeba będzie jeszcze do prądu wszystko podłączyć. Bo przecież bez prądu to nie zadziała. Chyba dobrze myślę. No dobra, damy tutaj jakiś prosty generator. Kurczę, dalej... A. Power rat... A, czyli działa chyba. Parametry. Co zetzdyś... Haha. Anzeige für Grenze Umgangs Optimierung. Notizen von Dr. Brown. Czekajcie, zobaczymy. Forschungsaufzeichnungen, Parameter, Einder. Zobaczmy to. Power Rat Experiment las eine Stunde lang. Dobra, czyli... Dobra, czyli on chyba przejął te dane eksperymentu tego doktora Browna. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ich freue mich so hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ich freue mich so hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. No nie, ja nie mam na tym usiąść. Ausdauer Erhöhung. Czekajcie, bo to chyba to zadziałało, bo to ma podwyższyć. No tak. O jeden. A ciekawe na ile czasu. Czy on sam usiądzie? Kurczę, nie chce usiąść. A nie, usiadł. Das ist alles? Also, dann stampel ich einfach weiter. Das macht irgendwie Spaß. Au! Was? Du! Das Rad ist... Au! Kaputt! Ich strampel einfach weiter. Całą godzinę ma jeździć. Dieses Powerrad bringt das Herz zum Pochen. Also so richtig, richtig zum Pochen. Mir ist so langweilig. Może ja sobie usiądę, poczekam. Bo tu mam informację, żeby... Treib Clem an seine Grenzen. Der Strom muss fließen. Wiecie co, wstanę jednak. Może trzeba go... Jest niemand zufrieden, bevor wir eine richtige Mahlzeit kriegen. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich freue mich so hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dieses ganze Strampeln, das hat einen Sinn, oder? No tak, da poszła spać.
Czekajcie, no, ja sobie zrobię tu krzesło jakieś, bo nie będę tutaj stał godziny. Zaraz coś tutaj wybudujemy. Meble, beton, sztyle. Dobra. Poczekamy godzinę. O shit. Wybuchło, ale go wywaliło. O man, tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte, schmeiß mich nicht raus. Reparieren Power Rad. Dobra. Jak? Reparire. A, repariren. No dobra. A, Erstatte bericht. Czyli musimy... Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Großartige Arbeit. Das Powerrad bringt unser Testsubjekt auf intelligente Weise dazu, alles zu geben. Mein Herz klopft noch wie verrückt, Aufseher. Kopf hochklemmen. Bei dem Tempo hättest du noch 10 bis 15 Minuten ohne Langzeitfolgen weiterstrampeln können. Wenn du das sagst. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Wird nicht einfach sein, diese Daten zu finden. Da muss auch was für mich rausspringen. Wenn du sie findest, nützt das dir genauso wie mir. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Yeah! O, dostaliśmy level. Ale dużo. Prawie półtora. No półtora to nie. Chemische Forschungsdaten for Hallucinogen Incorporation. Jak to działa, słuchajcie, z tym rowerkiem? Zaraz zobaczę, bo dostaliśmy tutaj Ausdauer plus 2. Z czego to? Bo to wynika z tego, żeśmy tu usiedli. Czy to jest na stałe? Chyba nie. Jak ona usiądzie... No nie, teraz się nic nie stało. No dobra, to jest... Wszystko na razie tutaj stąd. Więcej się nie da zrobić. By trzeba było tutaj shoot beton dać im łóżka. Tylko może najpierw byśmy im coś wybudowali. Bo nie wiem, czy to też tak działa. Fertiggehäuser to nie. Vault. Innenbereich. Breite Korridore, Räume. Atrium, Türen, to Gelände, Treppen, Stützen. Czyli Räume. Gewöhnlich, Kantine, Klinik, Kindergarten, Aufseher, Quartier. No to tutaj. Dobra, coś postawmy tutaj im, może blisko, żeby nie łazili gdzieś, nie wiadomo. No dobra. Sztal i... No, to wystarczy. Fajne. I teraz postawmy im jakieś łóżka nowe. To chyba łóżka będą. Innenbereich. Nie, to są korytarze. No faktycznie to można wybudować sporo rzeczy. Jak się chce to robić. Zobaczmy, czy w łóżkach są jakieś... Trochę duże, a ja bym wolał coś po prostu,
Żeby to się zmieściło im, to niech śpią na tych materacach tam. Szut, dobra, 3, 4, 5, 6, ok. Łóżka są, teraz szut jeszcze on też potrzebują. Struktury. Schutz. Geschütztürme. Można by postawić jakiś Geschützturm. Nawet u góry. No albo tu postawmy. Dobra. No na razie jest to wszystko zrobione. No dobra, słuchajcie, to dosyć ciekawie tutaj się zapowiada. Zróbmy sobie jeszcze z pół godzinki tego nagrania. Alexa, stelle Timer auf 30 Minuten. No dobra, jeszcze pół godzinki sobie pogramy i spróbujemy zrobić jakąś inną misję tutaj. Zobaczmy, co my mamy. Ten Volt się okazał Wasserloch, to nie, tego nie... Aha, aktywirę. To tutaj jeszcze zrobimy. Ja? Dobra, to możemy jeszcze zrobić... A, w ogóle dostaliśmy awans, momencik. Mamy 3 punkty, 26 level. Zobaczmy, czy to coś tu, tutaj możemy zrobić. To jest od 33. Się zastanawiam, czy nie wykupić sobie więcej tego szczęścia po prostu. I nie dać tego Fear Bletrig as Clay Blood. Powiem szczerze, bo niepotrzebnie dałem do inteligencji te 4 kropki, bo nic z tej inteligencji, nie wiem, nie wykupuję. Rat away. Średnio, Waffenfreaka. Ranga 4. To chyba, że Waffenfreaka wykupić i... Ale do Waffenfreaka jest potrzebne to Wissenschaft. Czyli to. A to jest potrzebne aż 6. A jest, czyli znowu 2 kropeczki. Średnio. Flinke Fingo. Nachladen i schnell und effizient. Cień co zety się akcją z punktem. 28, czyli tutaj. Du kannst alle Waffen schneller nachladen. To jest nawet fajne. To Flinke Finger. Nahkampf Reichweite. Tylko, że ja nie walczę wręcz. Peng Fu. To jest też fajne, tylko tu potrzeba do Beweglichkeit jednego punktu, kurczę, jednego punktu. I wtedy mógłbym to wykupić. Im Watzlandes du automatisch beim Vierten. Ha, to jest też niezłe. No dobra, ciężko mi wybrać coś. Przejdziemy się w takim razie tutaj dalej. Czy ja mogę to... Nie, tu już chyba jest koniec tej... Aha, cały czas latam tutaj w tym... Agatha's Clyde. To zmienimy sobie na... Silver Shrouda. Ich hätte nichts dagegen, nie mehr so ein Ding betreten zu müssen. Są dwa korytarze. Dobra. Tu chyba można przejść, tylko tu... Ten powinien dostać. Kurczę. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Tutaj widzę, że
czemu ja? Ach, bo on jest... Boże, dobra. Spróbujmy go w głowę. Dodatki jeszcze. Czekajmy, aż on się trochę... Może w nogę trafimy, tylko żeby mu nie dostał. Dobra. Metal rystu. Średnio. Nie mogę znaleźć nic przydatnego. A, tutaj mamy. Super Playba. Dziesiątka. Shroud Patrona to akurat średnio przydatne. Gold Uo. Kurczę. I tutaj jest dosyć duże promieniowanie, podejrzewam. Spróbujemy się przedostać dalej. Weźmy sobie Radixa. O, tutaj to jest strasznie duże promieniowanie w tej czwórka. Mimo Radixa to jest bardzo duże, ale tu nic więcej nie ma. Chyba. No ja nie widzę tutaj nic, żadnych... Chyba, że mi się coś wydaje. Nie, nie, chyba tu nic nie ma. Dobra, wychodzę stąd, bo szkoda mi zdrowia. Okej, okay, teraz podej... A, trzeba będzie inaczej. Ach, tędy pewnie przejść. Dobra, tą drogą. A, tak. Tu jest was. No dobrze. A co to jest za stworzenie? To jest ten jego. Dobra, trzeba będzie zwiewać stąd. Czasami by się przydała ta umiejętność ucieczki. Dobra, trzeba coś wziąć na podwyższenie zdrowia. Zaraz zobaczmy, co mamy. Operate to jest Wasser i Blood Packet jeszcze weźmiemy. Schlechte Idee. Dobra. A tu z tyłu się zbliża następny. Ten akurat jest Lloyd Tender, więc nie jest taki łatwy. Zrobimy tutaj 8 Kellogg pistole. Zobaczmy, czy mamy jeszcze coś mocniejszego. Nie mamy, mamy tylko to. Nie, tors nie. Tu. I w kop. Dobra, ten załatwiony. Niedobrze. Oż, kurczę, zagapiłem się i zamiast strzelać... No niestety, to tam czas... Czas. Gdzie my tu jesteśmy teraz? Czekajcie, bo czy tutaj... Aha, jesteśmy tutaj dopiero. No niedobrze. Mittelkreislauf auch in Wallung. Tego. Trafił oczywiście.
Teraz jak zwykle mi się nie uda pewnie. Gute Nacht! Matko boska. Źle się ustawię, dobra, trzeba uciec trochę. Raczej to... Dobra, ten nie ma już łapy, ale w nogę jeszcze spróbujemy go trafić, jak się uda. Świetnie. Teraz mamy jakieś przechlapane. Dobra, spróbujemy ogniem ich załatwić, bo to nie ma co się dziabdziać. Zobaczmy, czy mamy... Szpiter, minę to nie... To w ogóle weźmiemy chyba. Szpiter, granatę, dobra. To tak. Tak się ustawię. Dobra. Ten mi tutaj wszedł. Gdzie ty idziesz? Dobra. Jeszcze ten został. Ten zaraz się podniesie. Bo nie chcę go obrabiać. Bo nie wiem, co na to powie znowu ten mój... Dobra, noga chyba, o, bardzo dobrze. Raczej nie będzie mógł chodzić i... No, to było dobre. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. No i tutaj mamy sporo rzeczy. Przede wszystkim dobrze, że są te dziesiątki, to się przyda. Net. To. Tam nie wchodzę już, bo wiem, że tam nic nie ma. Dobra. No, tutaj nic... Nie, no, tam nic nie ma na pewno. Idziemy. Nik dalej tutaj. Mamy tylko trzy naboje niestety tutaj te. Zaraz spróbujemy tak go załatwić. Dobra, dostał. Nie, 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 w kopf, nie tu. Albo wleź tę klałę. Trzeba poczekać, aż się tutaj naładują. Ach, ja nie mam amunicji. Się zastanawiam, czemu ja nie mogę strzelać. Brand, cen milimetra. Kurczę, ten jest słaby trochę. 28-35. Camp Flinte to nie. GWO, to chyba nie pasuje, chyba nie mam do niego żadnych bonusów. Dobra, to będę musiał skąd? Tors. To w ogóle nie... Prawie, że wcale mu nic nie robią te strzałki moje małe. Ale hit. Dobra, zbiegamy. A, też się skończyła amunicja. No, pięknie.
Nie mam z czym walczyć, to nie jest dobra broń dla nich. Przecież. Bez amunicji to tutaj w tej grze jest się nikim. Niestety. A co ja tutaj mam? Trzy strzały tylko mam z tego mocniejszego. Ten jest bardzo mocny, kurczę, jak go załatwić? Czekajcie, co ja mam tutaj w tych... Rąbniemy go chyba... Splitter granatę. Splitter minę może damy. Dobra, jak on pójdzie tutaj w moją stronę, to powinny rąbnąć. Dobrze. Kurczę, jedną ominął. O, shit. Ja nie w tą stronę. Dobra, zwiewamy. Niedobrze. Uciec może w tą stronę gdzieś. Dobra, zwiewamy. Dobra, może te dwa ich... Pójdzie tutaj? Pójdzie, no to mam nadzieję, że... że w końcu zginie. No chodź tu. Ile mamy tutaj tych? No chodź. Ta, on nie ma nóg. Jeszcze się odgrywa. Oż kurde, no prawie że ich miałem. Mogłem go spokojnie wywalić. No niedobrze. Dobra, włączymy tutaj te miny. W tą stronę uciekał, to... Tylko akurat załatwimy. Tylko szkoda, że nie jest. Dobra, teraz tego. Amunicji w tym. Pistolet. Schalke Dämpf. Spróbujemy z tego. Był niezły, ale już się skończył. Tu nie mamy nic. 8 to szkoda mi. Aj, bo zginiesz. No,
Dobra, tu go zaprowadzimy tam. Aha. Da rady tak uciec szybko. No nie, to jest za ciężko, bo bez sensu jest zupełnie taka gra. Tutaj kombinuję jak koń pod górę. Po co? Dobra, trzeba tak powoli, powoli, żeby tutaj... Stąd. Aha, ten wyszedł i ten wyszedł już. O kurczę, granat rzuciłem. Nie miał być granat, tylko miał być... To miało być. Został tylko ten legendarny chyba. No już zobaczmy. Pewnie będzie szedł za mną. Dobra. Was hast du noch so drauf? Nie mam już amunicji. Niedobrze. Dobra, weźmiemy to. Jest za daleko. Dobra, niech on tu podejdzie, to z tej wieżyczki może uda się go załatwić. O właśnie. Już się nie rusza. Dobra, niech go wykończą. No to szkoda amunicji. No strzelajcie, strzelajcie. O, idzie, idzie jednak. O, shit, zabił jednego. Zabił albo i nie. Nie uciekaj teraz. Los mit lustig. No, dobra, dostał w końcu. Ale to był ten. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ciekawe jaki miał poziom. A, super, że nic nie dostaliśmy z niego, no trudno. Ważne, że wpadł w końcu. A, ale nie, ten chyba nie zginął, ten tutaj. No nie, podbierał się, dobra. Zrobimy nagranie i lecimy dalej. Ach, tutaj jest, tylko że ten, widzicie, on ledwo co chodzi. Może pancerz nie. Da draußen ist was. Schau mal, wer da ist. Teraz dobrze dostał. No, chyba jest ostatni strzał. No. Nie, myślę, że jednak trzeba tutaj do punkty dodać do... Co to jest? O mój Boże. To jest ta królowa. Nie. Dobra. To. Myślałem, że to są wszystkie. To nie ma sensu tutaj.
Czekajcie, jeszcze jedną rzecz tylko chcę zrobić. Jakoś się przekraść obok niej. O, ona tutaj stoi już. No nie wejdzie tutaj chyba. Chciałem skończyć tutaj z tym... Shit. Może lepiej byłoby nie robić tego, wiecie, w ten sposób. Dobra, zrobimy to. Tu zostawimy po prostu tą na razie tą część Volta. Alexa, verbleibende Zeit im Timer. Weniger als 4 Minuten und 40 Sekunden verbleibend auf der 30. Słuchajcie, 4 minutki do końca, myślę, że to już nie ma sensu cokolwiek nowego tworzyć. Po prostu skończę tą rozgrywkę, tu troszeczkę się działo, trochę tam popatrzyłem. O, ten dalej jeździ. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Sobald du die chemischen Formeln beschafft hast, kann es mit dem nächsten Experiment losgehen. No właśnie, a ja mam dalej ten, zaraz zobaczymy. Ausdauer mam cały czas. Może to jest stałe dokoptowanie do Ausdauer. Ciekawy jestem. Dobra, kończymy na ten odcinek i zapraszam na fragmenty z kolejnych rozgrywek Fallout 4. Cześć.